Cześć, a dzisiaj opowiem Wam o przyimkach, przyimki, czyli te bardzo małe wyrazy jak do, na, w, z, u i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wy myślę, że już wiecie, że niektóre przyimki zawsze łączą się z konkretnym przypadkiem, ale mamy też takie przyimki, które mogą zmieniać się i zmieniają się w zależności od tego, jaki czasownik jest w zdaniu. Czy jest to czasownik dynamiczny, to znaczy czasownik ruchu, czy czasownik statyczny? Oczywiście statyczny to nie tylko jestem, ale też pracuję, mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy jeszcze czasowniki o znaczeniu powrotu, to znaczy wracam skądś albo pozdrawiam skądś, bo ja jestem w jednym miejscu, a osoba, do której wysyłam pozdrowienia, jest w drugim, ale nie jestem w tym miejscu, w którym zwykle mieszkam. I teraz zobaczmy, jak to się zmienia w zależności od kategorii, do której się odwołujemy. Po pierwsze, kiedy mamy czasowniki dynamiczne, a więc idę, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idą i tak dalej, jadę, lecę, płynę, jest bardzo dużo tych czasowników, wtedy musimy pomyśleć o takich elementach. Po pierwsze, czy czasownik jest dynamiczny, czy statyczny, czy ma sens wracania. Jeśli jest dynamiczny, to musimy teraz sprawdzić, czy mówi o jakimś budynku, czy mówi o osobie, czy mówi o czymś, co jest otwarte i płaskie, jak stadion, czy mówi o sytuacji, która stymuluje albo oko, albo usta, albo ucho, za moment powiem więcej, czy mówi o wodzie, woda, czy mówi o górach. I teraz zobaczcie. Kiedy mam ten element, dynamiczny czasownik i budynek, używam konstrukcji z do. A więc idę do jest plus dopełniacz, idę do domu, idę do szkoły. Szkoła jest budynkiem, dom jest budynkiem. Idę do teatru, teatr jest budynkiem. Jeśli idę nie do budynku, albo do budynku, ale ważna jest osoba, którą odwiedzam, a więc na przykład brat, babcia, kolega, koleżanka, Paweł, Kasia, Łukasz, ktokolwiek, osoba, nie budynek, też używam do i też używam dopełniacza. A więc idę do brata, idę do siostry, idę do babci, idę do Pawła, idę do Kasi, idę do Łukasza. To jest dobra informacja. Dynamika, już mamy dwa razy do i dwa razy dopełniacz. Ale teraz mamy inną sytuację. Sytuację, kiedy coś jest, tak jak powiedziałam, otwarte i płaskie. Nie jak góry, płaskie. Na przykład stadion jest takim miejscem. To nie jest budynek, to jest coś otwartego. A więc idę na, mówiłam już w filmie o bierniku, że biernik lubi dynamikę, lubi ruch. Idę na stadion, idę na basen, idę na, uwaga, uniwersytet, bo uniwersytet to są budynki, ale to jest cały kampus, który jest otwarty. Mamy też wyjątki, na przykład idę na pocztę i ktoś może pomyśleć, dlaczego na pocztę to jest otwarte? Bo historycznie, teraz otwieramy głowę na język polski, historycznie poczta to był mężczyzna, który przyjechał na koniu, stał na otwarte płaskie placu i na tym placu czytał informacje od króla. To była poczta. I historyczna konsekwencja w gramatyce teraz jest taka, że idę na pocztę. Idę na pocztę, idę na dworzec. Dworzec kolejowy jest teraz budynkiem, ale kiedyś to była otwarta, płaska przestrzeń, jak peron, jak platforma. Idę na przystanek. Następna rzecz, znowu na i znowu biernik, to coś, co stymuluje oko. Na przykład, zobaczcie, idę budynek do teatru, ale coś, co stymuluje oko, to nie budynek teatr, tylko spektakl. Idę na spektakl, to jest biernik. Teraz idę do budynek filharmonii na koncert. Coś, co stymuluje ucho. Kolejna rzecz, idę budynek do kawiarni na coś, co stymuluje usta, kawę. Tak, a więc jeśli jest jakiś element, który pasuje do tej kategorii i czasownik dynamiczny, wtedy mówię na
plus konstrukcja w bierniku. Kolejna rzecz z czasownikiem iść, jechać, lecieć, dynamicznym, to woda. I tutaj mamy pierwszy raz, zobaczcie, już było dwa razy do, dwa razy na, pierwszy raz mamy nad. Idę nad rzekę, bo kiedy pomyślimy o rzece, albo o morzu, albo o jeziorze, to rzeka, morze, jezioro, jeśli to jest mapa, a ja jestem na górze, to jestem nad rzeką, nie w środku, tylko nad. A więc idę nad rzekę, idę nad morze, idę nad jezioro. Kategoria woda. I ostatnia kategoria związana z czasownikami dynamicznymi to góry. Kiedy mówimy o górach i dynamicznie, idę w. Pierwszy raz mamy przyimek w z biernikiem. Idę w góry. Jadę w Tatry. Jadę w Alpy. I tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdziemy do kategorii statycznej, a więc już nie czasowniki dynamiczne, ale czasowniki statyczne. Jeśli coś jest statyczne, wiąże się z lokalizacją, to lokalizację lubi miejscownik i miejscownik będzie tutaj kilka razy. Zobaczmy. Jestem statyczne albo siedzę statyczne w budynek, w domu. To jest miejscownik. Jestem w szkole, już nie idę dynamicznie, tylko jestem, siedzę, pracuję w szkole. Jestem w teatrze. W, lokalizacja, a więc miejscownik. I tutaj zapamiętajcie, bo tylko jeden, jedyny raz mamy przyimek u. Przyimek u wiąże się z osobą i ze statyką. A więc jestem u brata, idę do brata, dopełniacz, super, znowu dopełniacz, ale jestem u, już nie do, nie wy, nie na. Jestem u brata, jestem u siostry, jestem u kolegi, jestem u koleżanki. Teraz mamy znowu przestrzeń otwartą i płaską. Szłam na stadion biernik, ale jestem znowu ten sam przyimek na, ale forma lokatywna, bo to jest miejsce, miejscownik. Jestem na stadionie, jestem na basenie, jestem na dworcu, jestem na poczcie, jestem na uniwersytecie. Otwarty kampus. Kolejna kwestia związana ze stymulacją oka, ucha, czyli zmysłów naszych, to znowu na i znowu miejscownik. Zobaczcie, jest tak samo, łatwo pamiętać. Jestem na spektaklu, jestem na koncercie, jestem na kawie, jestem na piwie, jestem na lekcji, jestem na kolacji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mieliśmy z wodą nad, nad. Bardzo lubi kategorię woda, a więc znowu mamy nad, ale jeden, jedyny raz, zobaczcie, na całej tablicy mamy narzędnik, instrumental, a więc jestem, siedzę, dynamiczne, nad rzeką, siedzę nad morzem, siedzę nad jeziorem, jestem nad oceanem, jestem nad Bałtykiem. Wszystkie te kategorie związane z wodą będą działały z tą gramatyką, będą występowały z tą gramatyką. I została kategoria góry. Znowu świetna informacja, było w, jest w, ale oczywiście statyczne to lokalizacja. Zobaczcie, jak dużo jest lokalizacji. Mamy tu miejscownik, tutaj i tutaj mamy miejscownik. A więc jadę w góry, ale jestem, tu mamy plural, liczbę mnogą, w górach, w Tatrach, w Alpach, w Bieszczadach, w Andach i tak dalej, i tak dalej. I została nam ostatnia kategoria związana z sytuacją wracania, czyli jestem gdzieś albo pojechałam gdzieś, byłam tam i teraz już wracam. Wracam lubi Z, a Z lubi dopełniacz. Wracam z domu do pracy jeszcze raz. Wracam, uwaga, tutaj mamy nie z szkoły. Dlaczego? Mamy ze szkoły. Bo nawet dla Polaków, którzy fonetycznie mają bardzo interesujące dźwięki, mówić z szkoły jest trochę trudno. Dlatego mamy ekstra e. Ze szkoły. Z domu nie ma problemu. Z domu. Ale z sz, trochę trudno. Ze szkoły. No i wracam z teatru. Kolejna kategoria. Zobaczcie, jak tu łatwo pamiętać. Mamy do, opozycja, od. Czyli pojechałam do brata, a teraz już wracam. Od brata. Pamiętajcie, osoba zawsze dopełniacz, genetyw, zawsze, zawsze, zawsze. Kategoria otwarte i płaskie. Znowu mamy z. Wracam
I uwaga, nie z stadionu, dużo konsonantów, wracam ze stadionu. Ale tu jest jeden konsonant, drugi konsonant, okej. Wracam z basenu. Zostały nam trzy kategorie. Kategoria spotkania, wydarzenia, jakiegoś eventu. A więc wracam znowu z spektaklu, dużo ze spektaklu. Wracam z koncertu, wracam z kawy. Znowu dopełniacz. I teraz uwaga, powiedziałam, że kategoria semantyczna wracania, powrotu lubi Z. Mamy Z, Z, Z. Tu też mamy Z plus to, co było wcześniej, znad. A więc pozdrawiam znad Bałtyku. Dopełniacz. Pozdrawiam znad morza, wracam znad rzeki, wracam znad Wisły. I została kategoria góry. Znowu litera Z. Wracam z gór, pozdrawiam z Tatr. I tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzycie na całą tę tabelę, naprawdę mamy dużo trików, żeby to łatwo zapamiętać. Na początku mamy dwa razy do, dwa razy na. Tu jest nietypowe nad do kategorii woda plus literka Z. Góry dwa razy w i Z, które jest bardzo często w kategorii powrotu. No i jeśli chodzi o gramatykę, lokatywność, czyli miejsce, bardzo lubi miejscownik. W większości przypadków poza wodą i osobą. Być może teraz macie bardzo dużo informacji nowych w głowie, ale kiedy spokojnie usiądziecie, pomyślicie o tych wszystkich kategoriach, posłuchacie, jak mówią Polacy, to myślę, że teraz będziecie rozumieli tę kwestię o wiele lepiej. Zobaczymy niedługo, jak radzi sobie z tym nasz native speaker, czyli Łukasz. Zobaczcie to za chwilę. Dziękuję. Cześć Łukasz. Cześć Aniu. Gdzie mieszkasz, powiedz nam dzisiaj? Mieszkam w Warszawie. Mhm. A co robisz dzisiaj? Dzisiaj jadę do siostry, aha. A później jadę na stadion, na mecz. Okej, okay. A gdzie jest stadion w Warszawie? Stadion w Warszawie jest nad rzeką, nad Wisłą. Aha, a co robisz po meczu? Jak będę wracał z meczu, to pomyślę, bo jeszcze nie wiem. Aha, jasne. A powiedz mi, masz już plany na wakacje? Nie mam, ale może pojadę nad morze, a może w góry. Okej, okay, świetnie. I jeszcze chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Kiedy pytałam Łukasza o różne rzeczy i mu używałam czasowniku ruchu, pytałam, dokąd idziesz, jedziesz, lecisz. Jeżeli mówię to z czasownikiem statycznym, mówię, gdzie jesteś, gdzie pracujesz, Łukasz, gdzie mieszkasz, tak powiedziałam. A jeżeli mówimy o czasownikach powrotu, to pytamy, skąd wracasz? Skąd albo od kogo masz pozdrowienia? Dziękuję, Łukasz. Dziękujemy wam. Dzięki i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa! Pa.